Z dużym zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się wokół Steam Awards. Bo jak pewnie wiecie, 2 stycznia firma Valve ogłosiła zwycięzców tego plebiscytu. Zwycięzców w 11 kategoriach. Jest to specyficzny dość konkurs, nazwijmy go w ten sposób, bo obejmuje on nie tylko gry wydane w ubiegłym roku, ale też gry starsze. Niektóre kategorie pozwalają na to, żeby wybierać gry już znacznie starsze niż te wydane w roku. Ubiegłym. No, i zrobił się ogromny raban. Raban, dlatego bo w kategorii najbardziej innowacyjna rozgrywka zwyciężył Starfield, a w kategorii Owoc Miłości zwyciężyło Red Dead Redemption 2. Można powiedzieć, że to trolling, można powiedzieć, że to żart ze strony graczy, którzy wyróżnili gry niezasługujące na te nagrody. Jeszcze ja jednak nie do końca. Z tym zgadzam. Oczywiście zgadzam się, że te gry nie powinny dostać takich wyróżnień, ale niekoniecznie musi być to związane z trollingiem. Po prostu tacy jesteśmy. Stwierdzenie, że Starfield ma najbardziej innowacyjną rozgrywkę. No powiedzmy to sobie szczerze, to jest żart. Jeżeli jakąkolwiek grę moglibyśmy wskazać w kategorii najmniej innowacyjna rozgrywka, to byłby to właśnie Starfield, bo jest to typowa Bethesda gra. Jest to schemat tłuczony już od 20 lat i konsekwentnie rozwijany w Oblivionie, w Skyrimie, w Fallout, no i właśnie w Starfieldzie. Bethesda robi tę samą grę w Kółko, zmieniają się tylko settingi, zmienia się tylko klimat, a reszta pozostaje ta sama. Te same loadingi, te same tony przedmiotów, które są kompletnie bezużyteczne. W wielu miejscach pójście na skróty, nawet fabuła. My się czepiamy od lat gier BTSD, że one są słabe fabularnie i Starfield też tutaj się jakoś specjalnie nie wyróżnia. No ale trzymajmy się tej rozgrywki. Starfield nie ma najbardziej innowacyjnej rozgrywki, ten wybór jest śmieszny, powiedzmy to sobie wprost. Podobnie jest zresztą z Red Dead Redemption 2, bo owoc miłości, co to znaczy, kiedy popatrzymy na samą kategorię i nie przeczytamy jej opisu, no to tak, Red Dead Redemption jest owocem miłości, ja kocham Red Dead Redemption 2. I pewnie dałbym tam łapkę w górę. Przyczyniłbym się do tego, żeby tę grę w tej kategorii wyróżnić. Problem polega na tym, że ta kategoria to nie jest tak naprawdę to, co się wszystkim wydaje. Jest to nagroda dla producentów lub wydawców, którzy nie zostawiają gier po premierze, tylko wręcz przeciwnie, rozwijają je. No i wszystko można powiedzieć o Red Dead Redemption 2, że jest to gra genialna i tak dalej, ale na pewno nie to, że jest rozwijana. Wystarczy spojrzeć na Red Dead Online. Aktualnie gram, wróciłem po bardzo długim czasie do RDO i sorry, ale ta gra została zostawiona. Ja nawet nie wiem dlaczego, czy znaczy domyślam się, nikt nie potrafił tego zmonetyzować. Rockstar nie potrafi na tej grze zarobić, dlatego ją odpuścił. Ale ta gra od bardzo długiego czasu nie dostała żadnego nowego kontentu. Pojawiają się tylko jakieś wydarzenia, promowane zresztą przez Rockstar, że tutaj będzie nam łatwiej coś zrobić i tak dalej. Oczywiście mnóstwo rzeczy jest do roboty w Red Dead Online. Jak ktoś do tego poważnie usiądzie, to będzie się bawił minimum przez kilkadziesiąt godzin, ale nie oznacza to, że ta gra jest rozwijana. Ona nie jest rozwijana w ogóle, więc w zamyśle. Nigdy nie powinna być wyróżniona w tej kategorii. Jeśli spojrzymy na kategorię najbardziej innowacyjna, rozgrywka wstecz, bo nagrody Steam Awards są przyznawane od 2016 roku, oczywiście nie zawsze były takie same kategorie, to się dopiero wykrystalizowało w ostatnich latach. Ale jeżeli spojrzymy wstecz, to są tam gry, które możemy o nich powiedzieć oczywiście, że mają innowacyjną rozgrywkę. Było tam Deflub. Było tam Death Stranding, nawet znalazło się Stray. Może trochę niezasłużenie, ale w sumie czemu nie w końcu gramy kotem. Więc powiedzmy, że w przeszłości te nagrody były bardziej zasadne, że te wybory były bardziej właściwe. No ale w tym roku wygrało Starfield. I jest to ciekawa sprawa, bo wielu osobom się wydaje, że jest to trolling że gracze zmówili się zwyczajnie, że skoro y, jest taka kategoria, to zagłosujmy dla beki. Ewentualnie wielu graczy mogłoby zwyczajnie podjąć decyzję o tym, że zagłosują na to bez jakiejś zorganizowanej akcji, bo stwierdzili, no kurde, skoro tutaj znalazł się Starfield, to zagłosuję sobie dla jaj. Powiem szczerze, chwilę grzebałem w sieci, próbując znaleźć jakieś zorganizowane grupy, które zmówiłyby się, żeby Starfielda w ten sposób wyróżnić, ale niczego nie znalazłem. Nie mogę jednak jednoznacznie powiedzieć, że tak nie było. Być może takie zorganizowane akcje były. Mam jednak wrażenie, że to z trollingiem nie ma absolutnie nic wspólnego. Po prostu gracze Starfielda, którzy tę grę lubią, wierzcie mi, jest ich całkiem sporo, zwyczajnie docenili w ten sposób grę. Tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że to nie jest też tak, że wybrano 5 lub 6 gier. Na przykład wybrała jej firma Valve i na to głosujemy. Nie zapominajmy też, że był etap nominacji i też nominowali gracze. Więc mówimy tutaj o podwójnie zorganizowanej akcji. Ktoś z ponad 70 tysięcy gier stwierdził, że akurat w Starfield zasługuje, żeby znaleźć się w tej finałowej rozgrywce, a potem ludzie jeszcze raz zagłosowali na Starfielda, żeby było śmiesznie. No chyba tak nie jest do końca. Panuje powszechna opinia, że Starfield jest grą słabą. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo uważam, że ta gra ma swoje plusy, ale trzeba lubić gry BTSD. No oczywiście nawet ludzie, którzy lubią gry BTSD, też im coś nie pasowało, bo faktycznie festiwal na przykład loadingów jest tam bardzo duży, bardziej zauważalny niż w takim Skyrimie, mimo że te gry się niewiele różnią pod tym względem. Do każdego obiektu, na przykład do domu, jeżeli chcemy wejść i tak mamy loading, to samo jest w Starfieldzie. No ale panuje taka powszechna opinia, że Starfield to gra słaba. Panuje też powszechna opinia, że gra jest grillowana, że jest disowana. To znaczy, że gracze nie lubią tej gry. To znaczy, że gracze ją krytykują na okrągło. I wiecie co? Poniekąd oddają to recenzje steamowe, bo jeżeli popatrzycie sobie na ostatnie 30 dni, to Starfield ma jakąś katastrofalną ocenę. Ona jest chyba poniżej 30% w tym momencie. Jest to po prostu porażka totalna. Ale to są oceny tylko z 30 dni, a tam już wyprodukowano ponad 130 tysięcy recenzji. Mówię tylko o Steamie, a więc ludzie, którzy grę kupili, no bo na Steamie nie ma Game Passa, wyraziło swoją opinię, tych ludzi jest 130 tysięcy, i ten podział w tym momencie wygląda tak, że dziś Starfield ma 62,3% ocen pozytywnych. Tydzień temu, bo to też sprawdziłem, miał 63,2, a w momencie, kiedy przygotowywałem swoje materiały o ocenach steamowych, miał 65,6. Spadek jest zauważalny. Ta ocena cały czas leci w dół i nie ma w tym nic dziwnego, bo teraz przeważają oceny negatywne. W tym ostatnim czasie, kiedy Starfield wszedł w etap wyprzedaży, to znaczy obniżono cenę gry i więcej ludzi tę grę kupiło, i też więcej ludzi daje ocenę negatywną w tym ostatnim czasie. A co za tym idzie, spada też ocena ogólna, i spadła ona już o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do tego badania, które wykonałem jeszcze przed końcem roku, właściwie przed świętami więc było to już chwilę temu. Ale musimy o tym pamiętać, że teraz recenzji negatywnych jest 51 tysięcy, ale recenzji pozytywnych jest 84 tysiące prawie 85 tysięcy. To znaczy, że są ludzie, którym ta gra się podoba. Ja biorę pod uwagę scenariusz, że właśnie ci ludzie, chcąc docenić Starfielda, wyróżnili go najpierw nominując Starfielda, a później sprawiając, że ta gra akurat wygra w tej kategorii. Wy sobie chyba do końca nie zdajecie sprawy, jak gracze faktycznie oceniają gry, no bo mamy też w tych nagrodach taką kategorię jak gra ze znakomitą fabułą. Zwyciężyło Baldur's Gate 3... Jest to raczej wybór oczywisty, nikogo nie bulwersuje, tak jak w tych omawianych wcześniej przypadkach, ale wśród kandydatów do tej nagrody znalazła się gra Love is All Around. Słyszeliście kiedyś o niej, bo ja nigdy i w sumie nie zdziwiłbym się, gdybyście wy nie słyszeli, bo jest to gra... Chińska. Sprawdziłem sobie, ile ma recenzji polskich, jest ich dokładnie 5. 95% recenzji, które zostały wystawione tej grze, a jest ich ponad 30 tysięcy, to recenzje chińskie. I to Chińczycy sprawili, że ta gra się w tym zestawieniu gier najlepszych, gier ze znakomitą fabułą znalazła. Nie Polacy, nie Niemcy, nie Amerykanie. A więc zmasowany atak głosów na tę grę sprawił, że ona się ostatecznie w tym zestawieniu znalazła. My nie oceniajmy tego wyboru z takiego punktu widzenia naszego, że co to jest, kto na to w ogóle wpadł, kto to wymyślił. No tak właśnie działa demokracja. Jeżeli każdy głos jest ważny, jeżeli każdy głos ma taką samą wagę, to jeżeli nie wiem, 30 tysięcy Chińczyków postanawia zagłosować na tę grę, to siłą rzeczy ona będzie wysoko i to się właśnie tutaj stało. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że podobnie było ze Starfieldem i podobnie było z Red Dead Redemption 2. Tak jak mówiłem wcześniej, ja nie wykluczam, że jest to efekt jakiegoś trollingu. Byłoby to nawet całkiem zabawne, gdyby znaleźć teraz jakiś wątek naprawdę mocno obserwowany z dużą karmą na reddicie i okazałoby się, że gracze odnieśli sukces, bo wypromowali Starfielda akurat w tej kategorii. Tylko wiecie co? Nawet jeśli byłby to trolling, to jest to trolling słaby. Słaby dlatego, bo Bethesda zostanie wyróżniona. Otrzyma statuetkę, bo Valve wysyła fizyczne nagrody dla producentów, wydawców, którzy w tym plebiscycie odniosą sukces i będzie się nim chwalić. Zresztą to już zrobiła, bo widziałem na Twitterze Bethesdy posta, który chwali się, że Starfield został doceniony przez użytkowników Steama. Tego samego Steama, który rzekomo grę grilluje. I w sumie poniekąd też tak jest. Bo ocena 65% dla takiego hitu to żaden powód do dumy. Ja się więc temu nie dziwię, powiem wam nawet więcej. Dla mnie jest to całkowicie normalne, bo ja obserwowałem, jak głosują gracze na golu w plebiscycie na najlepszą grę roku. Taki koronny przypadek mieliśmy w roku 2020. Jak dobrze pamiętacie, 10 grudnia właśnie tego roku ukazała się gra Cyberpunk 2077. Dziś to już wspomnienie się trochę zatarło. Ale był niemiłosierny grill tej gry, za stan techniczny, za niedowiezienie pewnych rzeczy. Przez miesiąc, półtora grillowana ta gra była na okrągło i mniej więcej w tym samym czasie ruszył plebiscyt gola dla najlepszej gry roku. I wiecie co tam zwyciężyło? Cyberpunk 2077. I to nie jest tak, że zwyciężyło jakimś cudem, rzutem na taśmę pokonało konkurentów. Nie! Tam różnica pomiędzy drugą i trzecią grą, a pierwszą, czyli właśnie Cyberpunkiem, była ogromna. Drugie miejsce zajęło chyba Ghost of Tsushima, a trzecie The Last of Us 2. I obie te gry nie miały szans Cyberpunkiem. Cyberpunk wygrał tak zdecydowanie, jak mógłby wygrać niekwestionowany król rozdania, jeśli chodzi o jakiś rok. Być może tak będzie w tym roku z Baldur's Gate 3 w różnych plebiscytach. Fajnie by było gdybyśmy na przykład poznali ile osób głosowało w tych nagrodach Steam Awards, dałoby to nam jakiś pogląd. No ale wracając do tego plebiscytu Gola. Tak się właśnie wydarzyło w tym okresie największego grilla, kiedy ludzie grali, ale te pozytywne opinie nie były w stanie przebić się przez to szambo hejtu. Powiedzmy sobie to szczerze, uzasadnionego w stosunku do redów, że dowieźli taki produkt, a i tak ta gra wygrała. Nie wygrała po czasie, kiedy złe wspomnienia zostały zatarte, wygrała w momencie tego największego hejtu, i podobnie jest właśnie ze Starfieldem. Tutaj jest taka kwestia, że boli tylko tak naprawdę ta kategoria, bo tak jak powiedziałem wcześniej powiedzenie, że Starfield ma najbardziej innowacyjną rozgrywką, jest po prostu nieprawdą, jest śmieszne, ta gra w ogóle nie zasługuje, żeby znaleźć się nawet w pierwszej piątce takich tytułów, a co dopiero wygrać taką kategorię. Co do Red Deda, mam takie wrażenie, że ludzie nie zrozumieli po prostu tej kategorii, owoc miłości potraktowali bardzo dosłownie, kochają tę grę. Ja też ją kocham. Nie głosowałem, żeby nie było, ale gdyby popatrzeć tylko na nazwę samą, no to mógłbym zagłosować, nie, nie, nie wczytując się w opis tej kategorii. Zresztą ta kategoria w ogóle jest dziwna bo Steam Awards są organizowane od 2016 roku, nie mają więc długiej tradycji, a dwa razy w kategorii Owoc Miłości wygrało tam kiedyś GTA V. I właśnie po tym wydarzeniu, kiedy GTA V po raz drugi zostało wybrane w kategorii Owoc Miłości, Valve wprowadził takie ograniczenie, że jeżeli gra raz znalazła się już w tej kategorii, to nie można na nią potem zagłosować, nie można jej w ogóle nominować. I dlatego pewnie nie było tam też Cyberpunka 2077, który kiedyś już taką kategorię wygrał, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, bo Cyberpunk jeszcze kiedyś zgarnął nagrodę dla najlepszej fabuły, tak jak teraz Baldur's Gate 3. Na koniec jeszcze wrócę na chwilę do Starfielda, bo od kilku tygodni śledzę, jak ta gra sobie radzi na Steamie. Zbieram dane, tak jak robiłem to przy okazji tych swoich materiałów, tylko teraz zbieram o Starfieldzie. Co tydzień patrzę, jak ta ocena spada. Muszę Wam powiedzieć, że najbardziej grillują tę grę Koreańczycy. Tam ta ocena z łapek w górę i z łapek w dół wynosi tylko 41%. Naprawdę mało. Nikt nie ocenia tej gry niżej niż Koreańczycy. Jest to ocena o 21% niższa niż ta średnia światowa. Wiecie, kto jeszcze grilluje Starfielda? Są to Chińczycy, Rosjanie, Ukraińcy, Japończycy. I Polacy. W tej szóstce są też Polacy. Jest to ocena, oczywiście regionalizowana po języku, nie można o tym zapominać, niższa niż ta średnia światowa. Pozostałe nacje w pozostałych językach recenzje mają wyższą ocenę niż średnia światowa. Jest to ciekawostka. Z polskich recenzji w tym momencie ocena wynosi 60,6%. Więc nie jest tak źle, jest wciąż więcej niż. Połowa. Co ciekawe, najbardziej te cenią sobie Portugalczycy, Węgrzy, mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, tak szeroko rozumiani, na przykład Brazylijczycy, ale też ludzie, którzy mieszkają w tamtych rejonach, ale używają języka hiszpańskiego, czyli w większości krajów. Tam właśnie Starfield jest oceniany lepiej niż gdzie indziej. Niektóre recenzje wciąż pamiętajcie o tym języku, mają nawet średnią powyżej 80%. Ale fakt faktem, że największy udział w tej ocenie głównej Starfielda mają ludzie, którzy robią recenzję po angielsku, bo jest to aż 67%. Taki właśnie jest udział i tam ocena na ten moment to 62,7%, czyli też wyższa niż średnia. Gdyby odjąć te sześć nacji, m.in. też Polaków, to ocena wynosiłaby 64%. Nie mamy więc aż tak dużego wpływu na tą średnią. My, Koreańczycy, Ukraińcy czy tam Rosjanie, nie mamy. 64% tak by wyglądała w tym momencie ocena na Steamie. Kończąc, powiem Wam tak: nie przywiązujcie się do opinii powszechnie panującej w sieci. Ja wiem, że Starfield jest grillowany. Całkiem słusznie, za wiele różnych rzeczy. Nie powiem, że ta gra jest grom 10 na 10, ale ogólnie ja nie żałuję tych 300 godzin, które wbiłem w tej grze. Nigdy do tej gry już pewnie nie wrócę. Być może przy okazji jakiegoś dużego dodatku zobaczymy. W każdym razie są ludzie, którzy tę grę oceniają pozytywnie. Na samym Steamie jest ich prawie 85 tysięcy. Jest więc grupa ludzi, która mogłaby zagłosować w tych nagrodach na Starfielda? Naprawdę cały czas powtarzam, nie wykluczam trollingu, zarówno zorganizowanego, jak i niezorganizowanego, ale nie wydaje mi się, żeby to tak działało. Z jednego prostego względu, wiem jak to wyglądało na golu i wiem jak głosują ludzie. Generalnie takie plebiscyty toczą się inaczej niż powszechna opinia, i właśnie tego przykładem był Cyberpunk w 2020 roku. Plebiscycie golowym. To wszystko na dziś. Taki mój krótki komentarz. Dziękuję Wam, że go wysłuchaliście. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mnie w serwisie Patronite. Już niedługo pojawią się recenzje nowych gier, znaczy nowych, ok. Będzie coś na pewno z remastera The Last of Us. To w połowie stycznia, bodajże 16, a wcześniej zrecenzuję grę Prince of Persia The Lost Crown, która, jak wiecie, z poprzedniego materiału Podoba mi się po prostu. I te materiały pojawią się już niedługo. Szykuję jeszcze jeden, mam nadzieję, killerski materiał na temat Wiedźmina. Dotknę w nim rzeczy, której chyba nikt tak naprawdę nigdy nie dotykał. Jest to rzecz bardzo ciekawa, ale nie chcę teraz palić y, tematu. Nie powiem wam co to jest, ale myślę, że materiał będzie bardzo ciekawy. Dotyczy wiedźmina bardzo szeroko rozumianego. Jak tylko z tym materiałem się uporam, bo wymaga on naprawdę wiele pracy, bardzo dogłębnego researchu, to go opublikuję. Planuję to zrobić jeszcze w styczniu. I tak, nie zapominam już o QA, będziecie Państwo zadowoleni. Do zobaczenia. Trzymajcie się.